witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić następną pracę na winnicy. Mamy połowę maja, rozpoczęła się wegetacja na krzewach uprawianych w formie gujota, czyli mających pieniek, łozę przyciętą na tak zwany czopek zastępczy, na dwa oczka, i łozę na owocowanie. Wyrosło nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nawet więcej, 14, 15 latorośli. Naszym celem jest zrobienie selekcji tych pędów, czyli żeby wszystkie pokarmy tego krzewu, żeby system korzeniowy karmił nam wybrane latorośle na nich, żeby wyrosły dobrej jakości, zdrowe, dojrzałe, słodkie winogrona. Wyłamujemy wszystkie zbędne, czyli silnie prosto rosnące do góry zostawiamy. Tutaj na przykład co drugi rosnący od dołu wyłamuje. I od razu widzicie, że jeżeli by ten pęd tu rósł, byłoby tu gęsto. Usuwając nadmiar tych latorośli, powoduje, że latorośle mają większą przestrzeń, liście są dożywione, doświetlone. Nawet jeżeli by były deszcze, to szybciej tak przerzedzony krzew po prostu obeschnie, lepiej broniąc się przed chorobami grzybowymi. Tutaj rosnący ostatni też od dołu. Tu mamy jakieś podwójne, potrójne. Czyli mieliśmy 15-16 latorośli. Po selekcji, czyli oberwaniu tych niepotrzebnych nam, krzywo rosnących, słabszych latorośli, zostało 2, 4, 6, 7, na których mamy po dwa grona i które będą się teraz swobodnie, lepiej, dobrze rozwijały. Na pniu wyrastają nam latorośle, które usuwamy. Zobaczcie, ile tu latorośli zostanie usuniętych. Jakbyśmy to wszystko zostawili, siła całego krzewu rozkładałaby się nie na pozostawione, te ważne dla nas, które mają owocować pędy. Pędy by pomiędzy sobą konkurowały, gorzej zdrewniały. Jeżeli je oberwiemy, wszystkie pozostawione będą lepiej odżywione. Tak. Czyli czyścimy pieniek. Zobaczcie, ile tych wyrastających latorośli po prostu usunąłem. Mamy czysty pieniek, który transportuje nam pokarmy, wodę, sole mineralne. Pozostawione 7 pędów na owocowanie i czopek, z którego wyrastają dwie zastępcze łozy. Tu jest jakiś podwójny, też go możemy usunąć.